Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. W dzisiejszej konferencji udział wezmą prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Marek Belka oraz członkowie Rady Polityki Pieniężnej, pan profesor Jan Winiecki oraz pan dr Andrzej Żońca. Bardzo proszę, panie prezesie. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany, przy czym w 2015 roku oczekiwane jest jego nieznaczne przyspieszenie. W strefie euro utrzymuje się relatywnie niska dynamika aktywności gospodarczej, ale napływające informacje sygnalizują stopniową poprawę koniunktury. W Stanach Zjednoczonych, mimo osłabienia dynamiki PKB w pierwszym kwartale, oczekiwana jest kontynuacja ożywienia gospodarczego. Z kolei u wschodnich partnerów handlowych Polski, to jest w Rosji i na Ukrainie, perspektywy gospodarcze pozostają niekorzystne. Po silnym i długotrwałym spadku ceny ropy na rynkach światowych nieznacznie wzrosły w ostatnim okresie. Przyczyniło się to do osłabienia tendencji dezinflacyjnych w wielu krajach. Dynamika cen na świecie pozostaje jednak bardzo niska, w wielu gospodarkach europejskich ujemna. W tych warunkach główne banki centralne utrzymują stopy procentowe w pobliżu zera, a EBC kontynuuje program skupu aktywów, co sprzyja wzrostowi cen aktywów finansowych w wielu krajach europejskich. W Polsce utrzymuje się stabilny wzrost aktywności gospodarczej, a dynamika PKB w pierwszym kwartale ukształtowała się prawdopodobnie na nieco wyższym poziomie niż w czwartym kwartale ubiegłego roku. Głównym źródłem wzrostu aktywności gospodarczej pozostaje wzrost popytu krajowego, postępujący w warunkach poprawy sytuacji na rynku pracy, dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz stabilnego wzrostu akcji kredytowej. Z kolei ograniczająco na aktywność gospodarczą w Polsce oddziałuje nadal niski, choć przyspieszający wzrost popytu ze strony głównych partnerów handlowych. Ze względu na umiarkowane tempo wzrostu popytu i wciąż ujemną lukę popytową, w gospodarce nie ma presji popytowej. Równocześnie niskie ceny surowców i umiarkowana dynamika płac nominalnych przyczyniają się do utrzymania braku presji kosztowej. W rezultacie roczna dynamika cen konsumpcyjnych i cen produkcji sprzedanej pozostaje ujemna, a oczekiwania inflacyjne są bardzo niskie. W ocenie Rady w najbliższych kwartałach roczna dynamika cen będzie nadal ujemna, przede wszystkim ze względu na wcześniejsze silne spadki cen na rynkach surowców. Jednocześnie oczekiwane stopniowe przyspieszenie wzrostu gospodarczego, następujące w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy, ogranicza ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Dziękuję. Pan redaktor Wasilewski, bardzo proszę. Patryk Wasilewski, Wall Street Journal. Ja chciałem się zapytać o dwie rzeczy, jeżeli można. Kiedy w opinii Rady zaczniemy widzieć to przełożenie się szybszego wzrostu PKB na ceny i kiedy ta ścieżka inflacji zacznie dążyć ku celowi inflacyjnemu, jeżeli można się dowiedzieć, według Waszej opinii? A druga rzecz to przy tak obecnie zbilansowanej gospodarce, jak teraz ją widzimy, gdzie nie ma zbytnich presji i dlaczego Rada nie zdecyduje się na może zakreślenie konkretnego horyzontu, kiedy stopy procentowe, jak długo stopy procentowe mogą być na niezmienionym poziomie? Co jest takim źródłem niepewności, które powstrzymuje Radę przed takim krokiem? Proszę Państwa, no przede wszystkim, jeśli chodzi o drugie pytanie, to odpowiedź jest dosyć trywialnie prosta. Rada kończy bieg gdzieś tam w styczniu, lutym. No więc myślę, że jest właściwe, nawet jeśli chcielibyśmy powiedzieć coś, no to prawdopodobnie taki horyzont czasowy byłby dłuższy niż rok 2015. A poza tym unikamy konsekwentnie w wypowiedziach, no nie wiem, zakreślenia jakiegoś limitu czasu, ile miesięcy będzie poziom stóp niezmieniony, znaczy utrzymywać się na niezmieniony.
To Forward Guidance, proszę Państwa, to miało swoje, że tak powiem, niechwały. One bardzo szybko minęły. I to bynajmniej nie chodzi o działania Narodowego Banku Polskiego. Szereg banków owe Forward Guidance stosowały i się z tego wycofały. I myślę, że powody były bardzo dobre. Forward Guidance tak długo ma sens, jak długo mamy bardzo silną pewność co do przebiegu sytuacji gospodarczej. Ostatnie lata nauczyły nas, że sytuacja w świecie jest bardzo niestabilna. W Polsce jest o wiele bardziej stabilna niż na świecie, ale przecież nie jesteśmy wyspą, czy też w ogóle gdzieś tam oddzieloną od gospodarki światowej. Jeśli chodzi natomiast o pańskie pierwsze pytanie, no to paradoksalnie mógłbym powiedzieć, że tego nigdzie my nie napiszemy i pewno wcale nie mówimy, ale tak naprawdę chcielibyśmy, żeby gospodarka rosła tak szybko, żeby to zaczęło się przekładać przynajmniej na koniec z ujemnymi wskaźnikami inflacji. Ale chciałem przypomnieć, że mimo tego, iż gospodarka przyspiesza, bardzo umiarkowanie, ale jednak przyspiesza, to luka popytowa w dalszym ciągu istnieje, więc w takich warunkach takiego przełożenia, o które pan pyta, nie ma. Ale ja bym bardzo chciał, żeby gospodarka rosła szybciej, abyśmy mogli znów zmagać się z tym, co zawsze się zmagamy, czyli z niebezpieczeństwem presji inflacyjnej. To tak trochę brzmi niespodziewanie w moich ustach, ale bo to przecież jest oznaka normalizacji, normalności. To, co dzisiaj w świecie jest, jeszcze mamy trudności, żeby nazwać normalnością. Ale zdaje się przyzwyczajamy do tego. Proszę bardzo. Może coś dodam jeszcze? Proszę bardzo. Jeśli można, to ja chciałbym zwrócić uwagę na międzynarodowy kontekst odpowiedzi na to pytanie. Właśnie, że my tu kiedyś, prawda, możemy oczekiwać, że się coś zacznie, o czym tutaj mówił pan prezes, ale pamiętajmy, że mamy taką sytuację na świecie, jaką mamy. Świat zachodni rozwija się wolniej niż w przeszłości. Z pewnym zróżnicowaniem między Stanami Zjednoczonymi i Europą Zachodnią, jako tymi głównymi ośrodkami, a rozwija się wolniej. Co to oznacza? To oznacza, że w tym świecie nie będzie presji popytowej, a więc z zewnątrz mamy sytuację, w której presja popytowa w gospodarce światowej, bo w końcu Zachód to jest przynajmniej połowa gospodarki światowej, no nie pojawi się w dającej się wyobrazić perspektywie, czyli co najmniej kilkuletniej. Mamy sytuację wobec tego jednoznaczną, jeśli idzie o stronę popytową, a na dodatek mamy jeszcze tendencje w zakresie zmian cen surowców długookresowych, które podpowiadają, że od strony podażowej będziemy mieli do czynienia przez wiele, wiele lat. W poprzednim cyklu surowcowym to tak trwała ta faza schodzących cen i niskich cen trwała 22 lata. Teraz może być 15, bo przecież to nie jest identyczne z cyklu na cykl, ale w każdym razie to oznacza, że środowisko zewnętrzne, w którym funkcjonujemy, jest środowiskiem ponadprzeciętnie niskiego tempa wzrostu gospodarczego i jednocześnie zdecydowanej presji antyinflacyjnej.
gdzieś plasującej tę inflację w granicach zera, prawda? Więc mamy tutaj taki kontekst i w tym kontekście oczekiwanie, że kraj średniej wielkości ni z tego, ni z owego sam z siebie wygeneruje, prawda, jakąś tutaj politykę gospodarczą, która doprowadzi do wzrostu inflacji w gospodarce, no raczej jest oczekiwaniem, no powiedziałbym, pozbawionym realizmu. I to mówi jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej, uważany za jastrzębia. To musicie Państwo to docenić. Bardzo proszę. Jacek Barszczewski, PAP Biznes. Czyli ja rozumiem, tak kontynuując troszkę ten wątek, myśmy mieli 3 lata temu dokładnie stopę referencyjną na poziomie 4,75%. Ile? Tego 4,75 w maju, 3 lata temu. I od tego czasu zeszliśmy do poziomu 1,50. Pan prezes niedawno powiedział coś takiego, że te otoczenie niskich stóp procentowych to jest tak naprawdę sprawa na pokolenie. Ja rozumiem, że w tej chwili tak oczyma wyobraźni nie ma co w ogóle wypatrywać jakiego horyzontu, kiedy w Polsce taka stopa procentowa tego rzędu znów miałaby się pojawić. A to nie znaczy oczywiście, że obecny poziom stóp procentowy się na pokolenie, że tak powiem, zakleszczy. No, to proszę tak tego nie rozumieć. Natomiast jeżeli jest prawdą, to co się wydaje w świecie utrwalać relatywnie, czyli w porównaniu do historycznych naszych doświadczeń, niskie tempo wzrostu gospodarczego, starzenie się wielu społeczeństw, co pociąga za sobą wzrost skłonności do oszczędzania. No w takiej sytuacji można się liczyć z tym, że stopy procentowe będą niższe niż doświadczaliśmy tego w przeszłości. W tym sensie tak trzeba rozumieć tę moją wypowiedź, a nie, że oczywiście stopy procentowe będą na określonym poziomie, czy na obecnym poziomie. Ja mam jeszcze pytania, to co tak emocjonuje jeszcze ekonomistów, chociaż właśnie może nie aż na tyle, ile można byłoby się spodziewać, o złotego. Czy mają Państwo jakąś diagnozę tego, dlaczego złoty przestał się umacniać? On się tam zakotwiczył w tej chwili na poziomie ponad 4 zł za euro. I teraz jest pytanie, bo chyba niektórzy oczekiwali czegoś więcej, że on będzie jakoś tak bardziej dynamicznie się umacniał i że zaraz tutaj będą jakieś konieczne reakcje, a tak naprawdę on w tej chwili się ustabilizował, jest stabilny. Czy macie Państwo jakąś diagnozę dla tego stanu? No myśmy nie mieli oczekiwań, że złoty się wzmocni albo osłabi, albo nie wypowiadaliśmy żadnych w tym zakresie oczekiwań. Obserwujemy kurs złotego. Złoty fluktuuje w reżimie płynnych kursów walutowych. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Dorota Bartys, Bloomberg News. Ja myślałam, że będzie trochę więcej entuzjazmu co do wzrostu gospodarczego i co do perspektyw. Z tego, jakim tonem pan mówi, wnioskuję, że w dalszym ciągu to nie jest poziom wzrostu, który byłby zadowalający i który pozwalałby nam jakby no, zapowiedzieć z większym optymizmem patrzeć w przyszłość. Proszę oczywiście nie łączyć tych wypowiedzi zarówno pana profesora Winieckiego, jak i moich dotyczących dłuższych okresów i naszych oczekiwań, że tempo wzrostu w dłuższym okresie w świecie raczej będzie nieco niższe niż żeśmy doświadczali tego w niedalekiej przeszłości. Proszę tego nie łączyć z naszymi ocenami bieżącej koniunktury gospodarczej w Polsce. Przepraszam bardzo. Wydaje mi się, że w tym zakresie powinniśmy być optymistami. Po pierwsze, widzimy, że gospodarka nabiera tempa. I to przecież już nie od 3 miesięcy, tylko myślę, że tak od kilkunastu miesięcy. Co mnie bardzo cieszy, że przyspiesza w tempie umiarkowanym. Bo czym bardziej umiarkowane ożywienie, tym będzie dłużej trwało.
nie powodując tym samym jakichś istotniejszych nierównowag. Także nie, my jesteśmy optymistami. Ja mówię, no, najważniejsze to jest to, że ta gospodarka jedzie na trzech silnikach dzisiaj już, a nie na jednym silniku. Znaczy na porządnym wzroście popytu konsumpcyjnego, na ożywiającym się wzroście popytu inwestycyjnego, zarówno prywatnego, jak i mamy nadzieję wraz z tym, jak będziemy konsumować drugą perspektywę budżetową w inwestycjach sektora publicznego. Eksport też zachowuje się bardzo dobrze, jak rozumiem, jest to funkcją sytuacji w strefie euro, ale także myślę, że do pewnego stopnia nasze przedsiębiorstwa zaczynają rozglądać się za innymi rynkami i powoli szukać i znajdować nowe rynki zbytu. No to wszystko razem sprawia, że gospodarka w sposób zrównoważony, w tempie umiarkowanym, nie szaleńczym, idzie do przodu. Ja jestem tutaj optymistą. A pan, panie prezesie, jest znany z bonmotów, może nie aż tak bardzo jak prezydent Wałęsa, ale pańskie też są całkiem niezłe. I mówił pan swego czasu o tak zwanym dream scenario, czyli mieliśmy niską inflację i relatywnie szybki wzrost. W tej chwili nie mamy w ogóle inflacji, a wzrost mamy mniej więcej tak samo dobry jak przez ostatnie lata. No i chciałam się dowiedzieć, czy tylko ta obecność luki popytowej jest tym, co... Dobrze, brak luki... Nie. Bliss scenario? Tak, nie, dream scenario. Dream scenario. Dla pana to był wymarzony scenariusz, kiedy mieliśmy... Dream scenario. A tak. Bliss to jest jeszcze lepiej niż dream. Jeszcze, no właśnie. A co w tej chwili jest... Czy to jest tak, no nie, że ta bajka... O ta, panie że redaktor, ta... chciałem zwrócić uwagę, że jak mówiłem o luce popytowej, to wspomniałem, że ona jest w trakcie zamykania. No to jest jeszcze lepiej. Czyli tak naprawdę rozumiem, że mamy prawie że wymarzoną sytuację. Czego nam brakuje? Czy to znaczy, że ta deflacja, o której jeszcze do niedawna mówiliśmy albo jako wielkiej niewiadomej, ale niektórzy wręcz wpadali w panikę i w histerię, okazała się tylko bajką o żelaznym wilku i że już nie mamy się czego obawiać, że właściwie okazała się dla nas dobrodziejstwem? Znaczy myśmy nigdy nie panikowali i tutaj w wypowiedziach zarówno moich, ale i koleżanek i kolegów z Rady Polityki Pieniężnej nie znajdzie pani żadnej paniki dotyczącej ewentualnych jakichś katastrofalnych skutków deflacji. Jesteśmy przekonani, że ten wskaźnik CPI będzie nam się podnosił. Czyli, że skala deflacji będzie malała i to jest skutek zarówno stabilizacji cen surowców, jak i czysto statystycznych efektów bazy, ale przecież także te kilkuprocentowe wzrosty płac, wzrosty produkcji przemysłowej, wreszcie PKB, no w jakimś stopniu przełożą się na, powiedzmy sobie, normalizację sytuacji w zakresie cen. Jeżeli panowie chcecie, proszę bardzo. Ja może akurat nie tyle do tego, ile do poprzedniego pytania chciałbym się ustosunkować, mianowicie do tych dobrych scenariuszy, prawda? Ja bym spróbował te scenariusze potraktować jako dobre w znacznie dłuższej perspektywie czasowej, bo jeżeli my się będziemy rozwijali w tempie 3% plus, tak jak ja tego na przykład oczekuję i tak jak akurat się rozwijamy w tej chwili, chociaż ja oczekiwałem tego znacznie wcześniej, to w sumie trzeba powiedzieć, że jeśli my się w tym tempie będziemy rozwijać przez następnych 10, 15, prawda, 20 lat, to oznacza, że przy Europie Zachodniej rozwijającej się w tempie 1 do 1,5%
prawda, PKB. My w dalszym ciągu, nawet przy ogólnym obniżeniu tempa wzrostu gospodarczego w świecie zachodnim, będziemy domykać tę lukę rozwojową, prawda, i poziom PKB na mieszkańca. To są nie tylko, że tak powiem, pozytywne scenariusze w krótkim i średnim okresie, ale nawet i w długim. Proszę to przekazać wszystkim startującym w wyborach prezydenckich. No właśnie chciałam jeszcze tylko dopytać, czy... Widać, że my byśmy bez szans byli. Jeszcze tylko dwa pytania. To znaczy, chciałam się dowiedzieć, czy te prognozy eksperckie, które państwo poznają, pokazują, że deflacja szybciej się skończy i będzie płytsza, a wzrost gospodarczy będzie lepszy niż to, co widzieliśmy w marcowej projekcji. I druga rzecz, czy pan, panie prezesie, może dostrzega w tym jakże bogatym w tym roku kalendarzu politycznym jakieś ryzyka dla tego scenariusza gospodarczego w Polsce? Nie, nasza prognoza ekspercka zakłada, iż deflacja zniknie, że tak powiem, z końcem roku i to podtrzymujemy to oczekiwanie od kilku miesięcy. To prawda, że tam w niektórych miesiącach albo tę ścieżkę, nazwijmy to ścieżkę deflacji, albo tam podnosimy, albo obniżymy o 0,1%, to praktycznie oznacza, że nasze oczekiwania się spełniają z miesiąca na miesiąc i mniej więcej pozostają na tym samym poziomie. Także no, wszystko idzie jak należy pod tym względem. Aczkolwiek oczywiście no, trudno powiedzieć, że realizujący strategię bezpośredniego celu inflacyjnego NBP będzie, że tak powiem, nie widział jakiegoś problemu związanego z bardzo ujemnym wskaźnikiem CPI. Widzimy, ale nie ma powodów do paniki. Szczególnie, że mamy wrażenie, że w znacznej części jest to przejściowe. A drugie pytanie? Drugie pytanie dotyczyło kalendarza politycznego i ewentualnego ryzyka, które mogłoby z tego wyniknąć dla gospodarki. Nie sądzę, żeby miało to jakiekolwiek znaczenie dla ścieżki inflacji. Ale ja myślę, proszę Państwa, że i tutaj reprezentuję chyba własny pogląd, bo nie wypowiadaliśmy się jako Rada w tym zakresie. Chyba przeceniamy skalę ewentualnego budżetowego cyklu politycznego w Polsce. Ja przypominam sobie pewne analizy, które były wykonane w Instytucie Ekonomicznym, które wykazały, że o ile na szczeblu samorządowym można wydobyć, no, powiedzmy sobie, pewną skłonność do zwiększenia wydatków przed wyborami, o tyle jeżeli chodzi o budżet centralny, nie znaleźliśmy takich śladów. Także, a poza tym, proszę Państwa, no przecież to już jest za późno, żeby oczekiwać na jakiekolwiek, że tak się wyrażę, ekscesy. Bardzo dziękujemy za udział w dzisiejszej konferencji. Zapraszamy na kolejną.